Żeby oni, Kościół katolicki, tak mówił o Husie, to by się chyba skompromitowali. Dlatego też nie będzie ambasada może miała takich możliwości. Tutaj zawsze powinno być, bo to są wizualizacje Radia Polskiego. Te dziury takie nie powinno tutaj być, bo to pani tego tylko wyobraźni, że to jest wizualizacja radia. To KFM, Wrocławica, Darby, Baby, Landstrom, Extra. I że tutaj musi coś być. No. Tu się przymyka, tu się przymyka. Tutaj jest wizualizacja Radia Polskiego. Wiadomo, że nie ma jakieś dosłowne niuanse tu chodzi. Tylko po prostu ogólne tło, żeby było ładnie. A jak ktoś tego nie rozumie, no to trzeba jechać do Rumunii jeszcze raz. Ja tutaj nie załapała. Ja mówię, że ta baba to ona przemrze cały czas po krakowskim chodzi. Idę, dał jej 20 groszy. No a po co ona chodzi? Dał jej 20 groszy. On widocznie ją zna, tak samo jak i ja, że ona przy Biedronce siedzi, Nowy Świat, Świętokrzyska. Jak ktoś idzie do sklepu, ona wyskakuje z tej, co to jest, nie popielniczka, tylko ten kwietnik i siedzi tam, wyskakuje i żebrze. No to kto będzie chciał dać takiej idiotce cokolwiek? Jest debilką i po prostu zbiera te pieniądze, nawet wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Że to jest taka głupota jakaś. Marta Dobosz mówi, słuchaj, to jest jakaś głupota. Ja mówię, słuchaj, głupota się ciągnie, że głupota za głupotą. Wszystkie kioski zamknięte, wszystko zamknięte. To jest, proszę ciebie, jak na wiosce. Na wiosce, jak na wiosce. Jak na wiosce. Jeszcze w kiosku, możesz powiedzieć tej pani dzień dobry. Jeszcze w kiosku jest jakiś żywy człowiek. Ale przepraszam, wszędzie, jeżeli są popsute automaty, to co ty będziesz mogła załatwić? Nic. Także Warszawa wielką dziurą, mówią. Warszawa wielką wiochą. Tutaj na Saskiej Kępie mieszka też ta stara krowa, jak Bożyszkowska, Sękowska, Boska. Mówi o tej Hartwig, że ma jakiegoś psychicznego syna, a teraz o to chodzi, że każdy człowiek jest w jakimś sensie psychiczny, a ludzie mają niepełnosprawność. I teraz, gdyby Polska chciała dostać duże pieniądze, to musiałaby się wzorować na Zachodzie i po prostu podnosić swoje standardy odnośnie osób niepełnosprawnych, bo tak, ta niedowidzi, ta niedosłyszy, ale inne ma receptory wyczulone, prawda, że może odebrać to, jak ty tego nie możesz odebrać, to pies jak bardzo dobrze słyszy, jaki ma super słuch. A no to więc właśnie, bo niektórzy to traktowali jako ułomność, a to nie jest tak. To jest tak, że każdy człowiek jest inny i żeby każdy człowiek miał prawa. A nie może być tak, że babę wyrzucają z dzieckiem i jeszcze gdzieś w tle mąż na ulicę i ona nie ma gdzie mieszkać. No i teraz proszę ciebie, to co było w tym Krakowie, to jest jakiś po prostu jeden wielki skandal. Bo teraz proszę ciebie, nie wiem czy ty wiesz, ale w radiu mówili, że dobrali się do Krakowa. No, a tu z Warszawy do Krakowa to przecież prosta droga na południe, tam gdzie coraz cieplej. O, wyrzucili z domu, o, matkę z dzieckiem. I to taka pulchniutka, taka ala Chinka, dziewczyna paznokietki, nawet nie ma takich wymalowanych, że nie jest jakaś prosta baba, prostaczka, co sobie by wymalowała, tylko po prostu kobieta myśląca i każdego może spotkać ten los. Tak jak ta Rumunka, ten Ireczek mówi, och, a bezdomny to tak spotkało, każdy może tak się trafi, albo Mareczek przejechał człowieka 2 lata więzienia i mówi, och, to każdemu może się tak trafić. Ja mówię, nie trzeba chlać i po chlaniu się nie jedzie. No już z tego nie wyjdzie, bo to już wiesz, debil jest, wie, że wyszedł z więzienia, to teraz to już tam więcej nie trafi. Może szybciej trafić, jak on sobie myśli. Czyli domowe sprzęty wylądowały na kupie w lokalu zastępczym, który tylko na pół roku. Widzisz? I teraz tak. No. Oto mieszkanie to nie jest tak bardzo łatwo w Polsce. W autobusie, w tramwaju to ładnie człowiek wygląda, się wymaluje, ale ile
ludzie mają problemów tu w Polsce, jakie mają ciężkie życie.